Cześć, jest mi niezmiernie miło powitać Cię na ostatnim już cyklu Frontend Developer kursie mojego autorstwa. Ja nazywam się Radosław Madecki, czytam Radek. No jest spora szansa, że jeżeli kupujesz kursy na Helionie czy VideoPoint, to już się spotkaliśmy. Nawet byłoby dobrze, no bo ten kurs, jak już wspomniałem, jest kontynuacją, jest ostatnim z całego cyklu i ta wiedza, która jest w poprzednich, może niekoniecznie musisz znać wszystkie, bo zależy, czy tu przychodzisz uczucie tylko testów, czy jesteś deweloperem, ale o tym za chwilkę. No oczywiście ona się przyda. No ale tam krótko o mnie, jeżeli się jeszcze nie znamy. Wcześniej pracowałem jako senior full stack developer, obecnie pełnię rolę architekta w dziale R&D w firmie Clearcode. Wcześniej też pracowałem w Clearcode, ale miałem tam parę epizodów z innymi firmami, żeby po prostu poznać różne środowiska pracy, różne podejścia. No i oprócz tego od ponad 2 lat uczę ludzi, jak robić frontend. Czy to w szkole programowania, czy to właśnie gdzieś po godzinach prowadząc jakiś inkubator, zajęcia jeden na jeden, no i tak dalej. Oprócz tego prowadzę teraz bloga Madecki.io. W tym roku, czyli 2021, kiedy nagrywam ten wstęp, mam w planach też otworzyć YouTube'a, więc będzie się działo. Myślę, że warto śledzić. Tam na Madecki.io się pojawia całkiem sporo już rzeczy systematycznie w tej chwili i wkładam tam rzeczy, które są wybierane na podstawie Waszego inputu, Waszych decyzji, Waszych odpowiedzi na ankietach, które póki co odbywają się na Facebooku, ale później będą też na blogu. Czyli to jest takie miejsce, które będziecie właściwie wykreować, no bo w końcu nie będę tego robił dla samego siebie, ale oczywiście będą się tam pojawiały też trochę bardziej zaawansowane rzeczy dla midów, dla seniorów, dlatego warto to śledzić. Warto gdzieś już na przykład sobie do zakładki dodać jakiś ciekawy tekst, który póki co może być za trudny, ale w przyszłości się przyda. No dobrze, no to teraz tak bardziej konkretnie już o naszym kursie. Tu jest powiedziane, że jest podzielone na 3 główne etapy i to jest prawda, może nie do końca tak, jak tutaj to widać. W sensie już wytłumaczę. Bo faktycznie pierwsza część to będzie teoria, tylko nie chciałem powiedzieć po kolei teorii jednostkowych, potem teorii integracyjnych i potem teorii end-to-end, no bo zwyczajnie w świecie by się to potem gdzieś zgubiło, prawda? Więc to jest podzielone na 3 etapy w formacie testy jednostkowe, najpierw teoria, potem praktyka. Testy integracyjne, teoria, praktyka, no i analogicznie testy end-to-end, teoria i zaraz później przechodzimy sobie do praktyki. Co Ci da ten kurs? No bo wiadomo, że dobrze wiedzieć na początku, czy to w ogóle dla Ciebie, czy to ma sens. Także ten odcinek, ten filmik warto obejrzeć do końca. Bo oczywiście taki kurs będą kupowały osoby, które chcą być, no uwaga, uwaga, no testerami oprogramowania, prawda? Bo to jest w końcu kurs o testowaniu. Natomiast no, w tej chwili zauważam, że to się bardzo mocno zlewa, to znaczy programiści muszą robić testy, testerzy no, muszą te testy jakoś programować, prawda? No ale tutaj po kolei. Te parę godzin, jeżeli dopiero co pierwszy raz dosłownie się wziąłeś czy wzięłaś za kursy z testowania automatycznego, no jest bardzo mała szansa, że to już Ci da od razu robotę, prawda? Ale to jest idealny wstęp do tego, żeby zacząć, bo postarałem się zrobić to bardzo, bardzo przystępnie. Kurs też nie jest długi, więc naprawdę masz w pigułce taką kompletną wiedzę, żeby potem już sobie radzić dalej. No bo wiesz, no, ktokolwiek to Ci powie, że po 5-6 godzinach kursie masz pracę, no to po prostu Cię okłamuje, więc wolę Ci mówić wprost. Ale podkreślam, to jest naprawdę dużo wiedzy w pigułce, dużo praktycznych przykładów, bo na każdy z tych części mamy parę różnych zadań do rozwiązania. Ja też specjalnie tutaj Ci daję możliwość do wykazania się, żeby samemu robić gdzieś te zadania dalej. No ale to za chwileczkę. Ja Ci gwarantuję, że włożyłem całe serce w ten kurs i naprawdę jest nagrane w porządku. Dla osób, które zaczynają programowanie, w sensie naukę programowania, ogólnie ten cykl, no to zdecydowanie oczywiście tutaj tymi kluczowymi odbiorcami, do których kierowałem ten kurs, były te osoby, które już przerobiły całą resztę. I teraz tutaj chciałbym to podkreślić. Będę mówił często podczas tego kursu, że to i to było na przykład w kursie takim i takim. I proszę, musicie to zrozumieć, bo kiedyś gdzieś tam dostałem taki feedback, że autor mówi, że no to jest tu, to jest tam i tak dalej. No jasne. No siłą rzeczy, jeżeli to jest kurs, który nie trwa, nie wiem, 50 godzin, 100 godzin i tak dalej, no bo oczywiście to jest problematyczne, nie każdy by chciał robić od początku do końca cały ten cykl, prawda? Jeżeli chcesz sobie uczyć się tylko tych testów automatycznych, możesz kupić sobie to itd. Więc no wybacz, musisz mieć jakąś wiedzę podstawową, za chwileczkę pokażę dokładnie jaką. Więc w dokładnie momentach kursu, o których mówię, że jakaś tam wiedza jest wymagana, to dla ułatwienia po prostu mówię Ci, w którym z kursów takie coś możesz znaleźć. One są też w paczkach tu kupowane, sprzedawane, przepraszam, więc
możesz w taki sposób sobie do tego też podejść. To jest tylko wyłącznie dla Twojej wygody, bo oczywiście nie musisz tego robić z moimi kursami. Ta wiedza jest dostępna ogólnie, prawda, też już u innych autorów na YouTubie. Tylko gdzieś to po prostu może też być spójne i wygodne uczyć się od jednego. No ale jeżeli zaczynasz, no to naprawdę będziesz miał asa w rękawie na rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli będziesz umieć już testy jednostkowe. Ja osobiście rekrutowałem tylko jednego front-end dewelopera, juniora, który już umiał pisać testy. No, rekrutowałem całkiem sporo regularów, którzy nie umieli tych testów pisać. Zwykle to jest takie, że gdzieś tam widzieli, ale nie do końca wiedzą do końca, jak to robić. No, seniorzy też się zdarzali, oczywiście tacy, którzy te testy pisali bardzo słabo. Więc chociaż wspomniałem na początku, że tutaj ta wiedza jest podstawowa, no to tutaj warto też podkreślić, że autentycznie pracowałem z ludźmi, którzy mieli parę lat stażu i mieli mniejszą wiedzę niż na tym kursie. Także tutaj sobie gdzieś to trzeba wypośrodkować. No więc oczywiście, no skoro jeżeli jesteś tym midem albo seniorem, który słabo zna testy, no to wiesz, no zdarza się, nie ma problemu. Pewnie masz jakieś tam inne swoje mocne strony i tym nadrabiasz. Także oczywiście tutaj nie chciałbym nikogo dzielić na gorszych i lepszych, no ale skoro tutaj jesteś, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest coś, czego po prostu trzeba się nauczyć na pewnym etapie nauki. No i właśnie co trzeba umieć? No przynajmniej te podstawy JS-a. Po prostu będziemy pisać w JS-ie tutaj ten kurs, prawda? Przynajmniej te pierwsze testy. Potem będzie też używany React. No on jest dość prosty w użyciu, ja będę też tłumaczył, co się dzieje. Bardziej się będziemy skupiać na kodzie oczywiście testów, a nie kodzie aplikacji. Natomiast oczywiście dużo łatwiej Ci będzie to wszystko zrozumieć, jeżeli przerobisz sobie podstawowy kurs z JS-a i podstawowy kurs z Reacta przynajmniej. No idealnie by było, gdyby to był też ten średnio zaawansowany. HTML i CSS, no tutaj jakiegoś nie będzie na pewno dużo tego HTML i CSS-a, bo w zwyczajnym świecie no, nie będziemy się skupiać strasznie na wyglądzie, tylko na samej funkcjonalności, więc pierwszy kurs spokojnie wystarczy, możesz sobie gdzieś tam nawet na YouTubie obejrzeć. No i znajomość przeglądarki, to też jest gdzieś tam w tych kursach wykorzystywane, narzędzia deweloperskie, takie po prostu troszeczkę bardziej zaawansowane posługiwanie się przeglądarką. Zarobki. Ja tutaj wziąłem akurat to z wynagrodzenia.pl, żeby tam mniej więcej pokazać, jak wyglądają zarobki testera automatycznego. Młodszy tester 5000 brutto, to są stawki, podkreślam, 7800 doświadczony i starszy 10400. Gdzie oczywiście tutaj te mniejsze, te niższe, te dolne powiedzmy stawki, czyli te 5000. Oczywiście możesz dostać pracę za niższe pieniądze, możesz dostać też za większe jako junior. Tak samo 10400 to absolutnie nie jest górna granica, prawda, tych zarobków. Spokojnie widziałem zarobki rzędu 18 tysięcy netto na B2B na przykład, nawet powyżej 20. Także to wszystko zależy od firmy, skąd ma kapitał, jakie jest zapotrzebowanie na pracownika w tym momencie. Także tutaj no, to jest tylko takie mniej więcej wyznacznik dla Ciebie, w którym kierunku tak średnio właśnie możesz się nastawiać. No i tyle takiego wstępu. Zapraszam do nauki. Zaczniemy sobie od wprowadzenia do testów jednostkowych i potem będzie dużo, dużo praktyki, także myślę, że kupa zabawy Cię czeka. Ja szczerze mówiąc miałem dużo fanów robiąc ten kurs, także powodzenia. Trzymam kciuki i do usłyszenia za chwilkę.